W dzisiejszym filmiku opowiemy sobie, jak docierać do brzegłowicy, jak sprawnie to zrobić i na co zwrócić uwagę podczas demontażu głowicy. Zapraszam! Żeby dotrzeć zawory w głowicy, będziemy potrzebować nasze zawory, sprężynki zaworowe, mniejsze sprężynki zaworowe, górne podkładki do zamków, dolne podkładki, nasze zamki, głowicę rozebraną, podkładkę pod zawory, rurki do ściągania kamieni zaworowych, pastę do docierania, zerówka i jedynka, patyczki do uszu, taką przejściówkę na wkrętarkę pod zawór, którą sam zrobiłem. Tutaj wkładamy zawór, tu nakręcamy na wkrętarkę, młotek, olej i oczywiście wkrętarka. Zanim zaczniemy docierać zawory, musimy sobie sprawdzić kilka rzeczy. Pierwszą rzeczą musimy sobie sprawdzić nasze zawory. Czy one są tutaj na grzybkach równe wszędzie, nie są zwęglone, pofałdowane i tutaj przylgnie, jak wyglądają. Tutaj widzę, że ten zawór w ogóle nie był docierany. Zobaczcie. Ten zawór widać, że był założony tylko jak był kupiony w sklepie i nie miało prawa to dobrze działać. Drugi zawór tak samo obserwuję. Teraz sprawdzam sobie trzpienie tutaj zaworów, te miejsca, czy nie ma gdzieś zarysowań, czy nie ma pęknięcia, wrzerów i tak dalej, wszystkiego, co mogłoby mnie zaniepokoić. Dużo osób zapomina, żeby sprawdzić sobie właśnie tutaj tą powierzchnię, gdzie wchodzi zamek. Widzimy, komuś już tu spadywały kamienie zaworowe i rysowały tą powierzchnię, aczkolwiek nie ma tragedii, ponieważ nie ma nigdzie oddłubanej tej powierzchni. I sprawdzamy tutaj trzonek, gdzie krzywka zaworowa właśnie tutaj nam popycha zawór. Tutaj sprawdzamy, wszystko jest ok. Widzicie, tutaj jest taka specjalna faza, żeby sobie kontrolować na tej fazie. Teraz musimy sobie sprawdzić gniazda zaworowe. Sprawdzamy sobie tutaj nasze gniazda zaworowe, czy są całe, nie są nadpalone, nie są uszkodzone mechanicznie i tak dalej. Teraz trzeba sprawdzić prowadnice zaworowe. I za każdym razem biorę patyczki do uszu, tykam sobie do prowadnicy zaworowej i tak właśnie sobie czyszczę prowadnicę zaworową. Zobaczcie, jaki brud. Gdybyśmy od razu włożyli tam zawór, byłoby małe przytarcie się zrobiło. Jeszcze nic by się nie stało, ale po kilku kilometrach prowadnica mogłaby się po prostu rozjechać. Zrobiłby się większy luz, aż w końcu brałoby olej. Tutaj wtłaczam lekko oleju, dosłownie ociupinkę. Wkładam zawór, z tyłu przytrzymuję do połowy, tak jak on wychodzi, mniej więcej tyle. I sprawdzam, czy mam luz na boki. Nie powinno być tutaj luzu na boki. To samo robię z zaworem sącym. Tu jest wszystko ok. Także możemy przystąpić do docierania. Tutaj mamy zawory, które w ogóle nie były dotarte, ale gdyby były docierane, trzeba zmierzyć sobie, ale u was musicie zmierzyć sobie tutaj ten pasek, jakie jest szerokości, ponieważ gdy przekroczy serwis limit, taki zawór może się później odłamać. Z drugiej strony kładam ten przyrząd, który sam zrobiłem. Sobie go teraz dokręcimy. Biorę pastę zerówkę, ponieważ jedynką już robiłem przed chwilą, ale zasada działania jest ta sama. Bierzemy sobie na patyczek tyle pasty, otwieramy nasz zawór do góry, tłaczamy pod zawór pastę, obracając zaworem. Teraz biorę wkrętarkę. Tutaj dociskam sobie dodatkowo zawór. Głowicę trzymam tak, żeby zawór był równo do powierzchni ziemi. Wtedy, gdy będę uchylać zawór do góry, pasta równomiernie będzie się osadzała na ściankach zewnętrznych. I gdy słyszę, że już nie trze ta pasta, przytrzymuję jeszcze troszkę, tak 5 sekund, odpycham do góry i później maksymalnie na dół, trzymam, aż będzie tarła, przestanie trzeć, 5 sekund, znowu do góry, zobaczcie. I zmieniam sobie obrot, czyli raz w tą i tak robię 5 razy.
Teraz przyrząd sobie zdejmuję, wyciągam zawór, zawór dokładnie wycieram, to samo robię z gniazdem zaworowym. I teraz wydawałoby się, że już jest dotarte, nie? Teraz jeszcze raz wkładam sobie zawór, więc przeczyścimy sobie patyczkiem. Pamiętajcie, żeby co chwilę czyścić patyczkiem. Zakładam sobie ponownie ten przyrząd, ponownie biorę zerówkę. Daję pod zawór i teraz sobie już docieram tylko i wyłącznie ręcznie. Lekkie ruchy, obracając zawór. Robię takie ruchy co 30 stopni, obracam zawór o 45 stopni i tak co chwilę powtarzam, takie krótkie serie. I tak robię przez minimum pół godziny. Teraz widzę, że ten pasek jest jednolity, jest taki szklisty, nie jest taki matowy, więc zawór jest dobrze wypolerowany i powinien trzymać kompresję. Teraz smaruję sobie olejem, biorę zawór sący, kładam, następnie znów wtłaczam olej, zawór wydechowy, kładam, biorę podkładkę pod zawory. Głowicę daję na tą podkładkę i tak, podkładka cienka, ona czasami nie wypada, gdy rozbierzemy zawory, ale ona musi tam być, ponieważ głowica jest aluminium, a jak wiecie, aluminium jest miękkie i po prostu tylu obrotów pod takim obciążeniem by to nie wytrzymało, sprężyny by się zapadały i mielibyśmy tutaj wyrobione właśnie te gniazdo sprężyny i sfałdowane, ponieważ sprężyna nam faluje na boki, tak? Dlatego jest ta podkładka. Teraz bierzemy małą sprężynę. Oczywiście tutaj trzeba dać uszczelniacze zaworowe, których jeszcze nie mam, bo części mi nie przyszły, ale sprawdzę szczelność tylko tak. Daję małą sprężynę, dużą sprężynę, dałem tą podkładkę, zamek zaworowy. Zamek zaworowy jest zawsze stożkowaty i stożkiem ku dołowi, czyli węższą stroną na dół. Wkładam najpierw jeden, nie bójcie się, on nie przeleci tam na drugą stronę, nic z nim się nie stanie. Wkładam następnie drugi. Teraz biorę tą rurkę z taką rurką wewnętrzną na sprężynce. Na głowicę napieram. I zobaczcie. I już mamy zapięty zawór. I biorę rozcieńczalnik wtalowy i wlewam do lotu. I sprawdzam, czy pod zaworem będzie, czy zawór będzie się pocił, czy nie. Tutaj w tym miejscu tak zostawiam sobie na pół godziny. I jak widzicie, po pół godzinie nic nam tutaj się nie leje. Nic tutaj nam nie podcieka. A teraz mi się wylało, kurde. Jak założymy taką głowicę, wszystko będzie w porządku. Wiecie, jak dotrzeć teraz zawory, wiecie, jak sprawdzić szczelność, wiecie, jak założyć te zawory. Także to by był już koniec.